Mistyczne miasto Boże. Maria Zagredy. Rozdział 28. Wewnętrzne cierpienia Najświętszej Panny Jezus w świątyni. Nauka Najświętszej Maryi Panny skierowana do czcigodnej Marii Zagredy. Moja córko, kto z należną czcią rozważa wszystkie działa mego boskiego Syna, jak również moje własne czyny, znajduje w nich mnóstwo pełnych tajemnic nauk. Pan nasz odłączył się ode mnie, abym wśród łez i cierpienia szukała Go, a następnie odnalazła z radością i pożytkiem dla duszy. Powinnaś naśladować mój przykład, i Ty powinnaś wśród gorzkich boleści szukać Pana, a boleść ta powinna Cię skłaniać do nieustannej gorliwości, abyś przez całe życie nie ustawała, dopóki Go nie znajdziesz, abyś następnie trzymała Go przy sobie i już więcej się od Niego nie oddalała. Aby lepiej zrozumieć te tajemnice, powinnaś wiedzieć, że Jego nieskończona mądrość wiedzie duszę do wiecznej szczęśliwości w ten sposób, że wskazuje im drogę prowadzącą ku niej i pozostawia je w wątpliwości, czy osiągną cel. Chodzi o to, aby pozostawiać ludzi w ciągłej trosce i bólu, dopóki nie dojdą do wiecznej szczęśliwości. Troska ta powinna obudzić w człowieku ustawiczną obawę przed popełnieniem grzechu, albowiem tylko przez grzech człowiek może utracić wieczną szczęśliwość. Troska ta powinna również pomóc człowiekowi w tym, aby wśród światowego zgiełku nie dał się usidlić marnym rzeczom ziemskim. Stwórca do rozumu, jaki człowiek posiada z natury, dodał cnoty wiary i nadziei, cnoty te budzą miłość, z pomocą której człowiek szuka ostatecznego celu i osiąga go. Oprócz tych i innych cnót otrzymanych podczas Chrztu Świętego, Pan zsyła jeszcze zbawienne natchnienia i łaski posiłkowe, przez nie upomina i pobudza duszę, aby w czasie, kiedy musi żyć z dala od Jego najmiłościwszej obecności, nie zapominała o Nim ani o sobie, ale nieustannie dążyła do upragnionego celu, gdzie znajdzie spełnienie wszystkich swych pragnień. Możesz teraz zrozumieć, jak wielka jest ślepota śmiertelników i jak mała liczba tych, którzy poświęcają czas na gorliwe rozważanie cudownego porządku stworzenia i odkupienia. Następstwem tej niedbałości jest całe zło, któremu śmiertelnicy podlegają przez to, że ubiegają się o ziemskie dobra i rozkosze, jak gdyby to one były zbawieniem i celem ostatecznym. Jest to najgorszą przewrotnością wobec porządku ustanowionego przez Boga. Ludzie pragną w swym krótkim, marnym życiu zażywać ziemskości, jak gdyby ta była celem ostatecznym, podczas gdy powinni posługiwać się rzeczami stworzonymi po to, aby osiągnąć najwyższe dobro, a nie żeby je utracić.